Dzień dobry Olsztyn, dzień dobry Elbląg, dzień dobry Warmińsko-Mazurskie. Kochani, wczoraj minęło 100 dni rządu premiera Donalda Tuska. To jest dobry moment, żeby powiedzieć kilka zdań o tym, co zrobiliśmy przez te 100 dni. Odblokowane pieniądze z Unii Europejskiej, Krajowy Plan Odbudowy, ale też środki unijne z nowej perspektywy, bo nie wisi nad nami artykuł 7 traktatu, który do niedawna groził zablokowaniem całkowitym środków unijnych. To jest odbudowana pozycja Polski w Unii Europejskiej, ale także w świecie. No i wreszcie to jest odpartyjniona prokuratura, co do której możemy mieć pewność, że nie zamiecie pod dywan jakichś przekrętów partyjnych kolegów. To są rzeczy fundamentalne, one są ważne dla każdej i każdego z nas. Ale są też sprawy, które podejmowaliśmy w swoich resortach. Co wydarzyło się w Ministerstwie Zdrowia, w moim resorcie przez te 100 dni? In vitro finansowane z budżetu państwa od 1 czerwca z onkopłodnością, czyli zabezpieczeniem osób, które muszą poddać się trudnej terapii onkologicznej, ale chcą mieć w przyszłości dzieci. Będziemy to finansować od 1 czerwca z budżetu państwa. Tabletka dzień po. Jakaż to awantura. A chodzi o to, żeby nie było niechcianych ciąż. Od 1 maja będzie dostępna bez względu na decyzję pana prezydenta. Badania prenatalne. Rozszerzone i dostępne dla każdej kobiety bez względu na wiek, jeśli tylko lekarz zdecyduje, że są potrzebne. Będą bezpłatne od 1 maja. Znieczulenie okołoporodowe. W każdej dużej porodówce, na każdym dużym oddziale ginekologiczno-położniczym, jeśli kobieta będzie miała takie życzenie. I w ogóle cała opieka okołoporodowa z położną, której przywrócimy też należne miejsce w opiece nad kobietą, która jest w ciąży. I telefon zaufania. Dla dzieciaków, które sobie ze sobą nie radzą, dla młodzieży, czynny 24 godziny na dobę, z psychologiem, psychiatrą i prawnikiem, którzy zawsze będą gotowi tym naszym młodym, którzy naprawdę czasem przerasta ich ten świat wkoło. My dorośli wiemy, on nie jest łatwy. Sami sobie czasem z nim nie jesteśmy w stanie poradzić. A więc telefon zaufania wreszcie finansowany z budżetu państwa. Składka zdrowotna dla przedsiębiorców. Mówiliśmy o tym, mówiliśmy, że przedsiębiorcy to sól ziemi. Mówiliśmy, że to oni wypracowują i w dodatku ci mali i średni zdecydowaną większość polskiego PKB, czyli wpływają na rozwój naszego kraju, na to, że jakość naszego życia w gminach, w miasteczkach, na wsiach, w całej Polsce jest coraz lepsza. Z tego zobowiązania wywiązujemy się. Z ministrem Andrzejem Domańskim przedstawiliśmy propozycję. Ta nowa składka wejdzie od 1 stycznia 2025 roku, dlatego, żeby nie wprowadzać chaosu, który znamy z tak zwanego Polskiego Ładu. I coś, co było wstydem systemu ochrony zdrowia. Znosimy limity na opiekę paliatywną i hospicyjną. Uwaga, od 1 kwietnia, czyli już. Dlaczego mówię o tym, co robi rząd i co to ma wspólnego z konwencją samorządową? Przykład sprzed tygodnia. Z prezydentem Warszawy, z Rafałem Trzaskowskim, otwieraliśmy wspólnie miejskie Centrum Leczenia Niepłodności. Warszawskie Centrum Leczenia Niepłodności w dużym, nowo wybudowanym warszawskim szpitalu południowym. Bo Warszawa nie zostawiła kobiet przez te smutne 8 lat. Finansowała im, podobnie jak województwo warmińsko-mazurskie,
procedurę in vitro. Otwieraliśmy z Rafałem to centrum, bo niebawem stanie do konkursu. Publiczny szpital stanie do konkursu, będzie ubiegał się o publiczne środki na leczenie niepłodności metodą in vitro. Nie będzie musiał samorząd wydawać pieniędzy swoich podatników, bo od tego jest rząd. I tak było przez kilka lat i tak będzie nadal. Więc wyobraźcie sobie, jeśli naprawdę zrobiliśmy przez te 100 dni tak wiele, mimo że chaos i problemy, z jakimi się spotkaliśmy, i nie będę wam opowiadać o tym, co trzeba zrobić, żeby pozyskać środki z KPO dla szpitali, ale stajemy na głowie z moimi współpracownikami, za co im serdecznie dziękuję. Wczoraj z marszałkiem Marcinem Kuchcińskim rozmawialiśmy właśnie o szpitalach. Jak to zrobić, żeby jak najlepiej, jak najefektywniej, jak najbardziej racjonalnie zapewnić opiekę szpitalną mieszkańcom Olsztyna, ale też szerzej, mieszkańcom Warmii i Mazur. Swoją drogą, panie marszałku kochany, brzmi w Olsztynie zupełnie inaczej niż w Warszawie. Nawet wtedy, gdy te słowa kieruje się do marszałka Kuchcińskiego, Marcina Kuchcińskiego. Ale teraz całkiem serio. Rozmawialiśmy o tym, co wspólnie rząd i samorząd, grając w jednej drużynie, podając sobie piłki, patrzę tu na posła Papkę, strzelając do jednej bramki, mając wspólne cele, co razem możemy zrobić. Wtedy 1+1 jest więcej niż 2, bo uzyskujemy nieprawdopodobną synergię. Nie tak, jak mówił Michał Misan w Elblągu. Pogłębimy ten tor. Elbląg będzie miał swój port, a rząd ma obowiązek stworzyć jak najlepsze warunki do tego, żeby z tego portu, jak już żeśmy tą mierzeli, nie my, jak już tę mierzeję przekopano, no to niech mieszkańcy Elbląga i Warmii korzystają z tego przedsięwzięcia i z tej inwestycji. Cieszę się bardzo z tego, że wczoraj w Elblągu to się wydarzyło. Jeszcze na chwilę wrócę do szpitali. Wczoraj w Krakowie mówiłam o tym, że jeszcze przed świętami na stronach Ministerstwa Zdrowia znajdziecie państwo samorządowcy. Mówię to do przyszłych prezydentów, do przyszłego marszałka. Wierzę w to głęboko, że tak będzie. Ogłaszamy konkurs na inwestycje w psychiatrii dziecięcej, młodzieżowej i psychiatrii dla dorosłych. Wiemy wszyscy, jaki to jest problem. Z Rafałem rozmawialiśmy chwilę przed wejściem tutaj do was. Notabene Warszawa wspiera specjalizację dla lekarzy, którzy wybierają właśnie psychiatrię. Mamy pieniądze na inwestycje. Jesteśmy w stanie zbudować najnowocześniejsze szpitale, ale także zainwestować w psychiatrię środowiskową, w poradnie zdrowia psychicznego dla dzieci i młodzieży, żeby ten psycholog, psychoterapeuta, psychiatra był jak najbliżej dzieci, bo nie chcemy, żeby one trafiały do szpitali. Do szpitali muszą trafić w ostateczności. My musimy im pomóc. My, rozmawiam o tym z panią ministrą Barbarą Nowacką, musimy tym dzieciakom pomóc w szkołach, musimy pomóc im w ich domach rodzinnych, na podwórkach, tam, gdzie te dzieciaki są. Ale zainwestujemy w to 3 miliardy złotych. Nie było jeszcze takich inwestycji w psychiatrię, w zasadzie nigdy. Więc liczę na was, samorządowcy. Ten konkurs będzie ogłoszony jeszcze przed świętami. Sięgajcie po te pieniądze. 3 miliardy złotych, żeby poprawić życie i zdrowie psychiczne dzieci, młodzieży i dorosłych. Jeśli do tego dołożycie pieniądze, które decyzją premiera Donalda Tuska, zamiast na telewizję, co nie była publiczną, poszły na świadczenia zdrowotne, to naprawdę mamy szansę pomóc wielu, wielu dzieciom i młodzieży. Patrzę na przyszłego prezydenta Roberta Szewczyka.
Robercie, zaraz po wyborach zgłaszam się do Ciebie i do Ciebie, Michale, bo robimy wspólnie profilaktykę zdrowotną. Bo jeśli mamy szczepienie przeciwko HPV, jeśli jesteśmy w stanie zapewnić naszym dzieciakom zdrowie w przyszłości i to, że ten groźny wirus nie spowoduje u nich nigdy choroby nowotworowej, to musimy dotrzeć do rodziców, do dzieci, musimy opowiedzieć im, jak ważne jest to, żeby zaszczepić dzieciaki. Bez was, bez prezydentów miast, bez marszałków województw, bez wójtów, burmistrzów, zaangażowanych, współpracujących z rządem, nie jesteśmy w stanie sami tego zrobić. Choćbym nie wiem jak chciała, ja i Barbara Nowacka nie dotrzemy do wszystkich szkół. To wy, samorządowcy, musicie nas w tym wspierać i musicie grać z nami w jednej drużynie. Dlatego uwaga! Aplauz. 7 kwietnia wszyscy, ci co tu jesteśmy, ci którzy nas słuchają, oglądają w internecie, być może w telewizjach, idziemy do wyborów i głosujemy na kandydatów Koalicji Obywatelskiej. Aplauz.